A teraz słuchajcie, no jako że jesteśmy w moim domu, to wypadałoby was uprowadzić, pokazać, tak jak mówiłem na wstępie, jak żyję. No i co jest najważniejsze w domu? Lodówka. W każdym domu najważniejsza jest lodówka. U mnie w lodówce akurat wielkich tutaj przełomów nie będzie. Co znajdziemy? Nie była też specjalnie celowo uzupełniana. Zobaczmy. Cola, znaczy Pepsi. Pepsi Zero, oczywiście zmrożona, uwielbiam. Piwo Łąża, została połowa, bo mam słaby łeb, muszę oszczędzać się, więc raz na tydzień walę sobie łyka, żeby nie zwariować. Mleka bez laktozy, ale to nie ja piję, bo mamy też córkę w domu, ona takimi rzeczami się zajmuje. Mięso odmrożone, które czeka już sobie na obróbkę później termiczną. Akurat to jest indyk, używam tylko indyka. Jakieś sery, parówki. Tak, w moim domu też są parówki. Niestety, moje dziecko parówki z fileta je, więc są. Nie jest to moje, od razu usprawiedliwię się. Co mam tu ciekawego? Warzywa. Też świeże. Może zobaczcie, jak to wygląda bliżej. Jakieś jogurty, pierdoły. Przygotowane już jedzenie na później, czyli jest ryż, jakieś tam jogurty naturalne, które używamy, jajka, ogórki kiszone od moich rodziców, którzy sami robią. No i hormon wzrostu i takie tam pierdoły, więcej nic ciekawego w tej lodówce nie ma. I oprócz sterydów. Co jeszcze? Tutaj moja mała spiżarnia. Tutaj trzymamy suche rzeczy, białka między innymi, alkohole jakieś tam, gdzie czasami też coś jest potrzebne w życiu. Ziemniaki, jakieś tam pierdoły, nic ciekawego. No i suche rzeczy typu ryże, kasza. Jak widzicie, zapas jest zrobiony, sobie czeka już na konsumpcję. Lubię zawsze być przyzorny, ubezpieczony, żeby mieć to pod ręką, żeby nigdy nie ganiać do sklepu codziennie 10 razy, bo to jest po prostu za duży wydatek. Raz za dobrze w jakimś tańszym sklepie. Jeszcze szafka, gdzie znajdziemy na przykład szafka z masłami orzechowymi, różne rodzaje, bo też lubię mieć dostępne różne, tak oczywiście Real Farm, no jak nie inaczej. Oleje kokosowe, widzicie, trochę tych maseł jest różnych. Olej kokosowy, herbaty mojej żony, ona tutaj pije. Różnego rodzaju mąki, nie używamy jednego rodzaju mąk, tylko mamy tutaj sobie podzielone, poprzesypywane. Akurat tutaj jest akurat puste, no okej. Okay. Mąka ziemniaczana, jakaś tam krupczatka, mąka żytnia, trzy zboża. Mąka jakaś tam gówniana, mąka ryżowa nawet jest. Co jeszcze ciekawego? Szafki słodyczowe. To są najczęściej szafki okupowane przez moje dziecko. W okresie redukcyjnym to są szafki, gdzie zbieram swoje fanty, przeliczam, sprawdzam, czy nikt nie podjada. No mam taką fanaberię. Jak widzicie, no trochę tego jest, ale to są rzeczy jakieś pozaczynane, strane, jakieś tam pierdoły same leżą, chipsy. Jakieś ciasteczka główna, no my tego praktycznie nie ruszamy z żoną, bo jakoś tam się trzymamy, ale jest to w domu. Mamy też gości, często nas przyjeżdżają znajomi, więc zawsze trzeba mieć czym poczęstować, tak? Tutaj moje ulubione miejsce w domu, czyli miejsce do gotowania, a najlepsze miejsce do gotowania to jest ta właśnie wysepka. Kurczę, no to chyba było przy urządzaniu tego mieszkania jedna z najlepszych decyzji, jeżeli chodzi o cały design tego mieszkania, bo naprawdę to się nam przydaje. Blat jest z kamienia, można sobie stawiać gorące, zdejmować, kroić. Jest dożywotnia gwarancja, można nawet tutaj kroić sobie, nie wiem, rękę swoją można sobie nawet odkroić, jak trzeba będzie, jak ma się dobre noże. Także wszystko przyjmie ten blat. Powiem wam, a przyjmował już niejedno. Jeśli wiecie, o czym ja mówię. Dobra. Mikrofala, jak to w każdym domu. Mikrofalówka, piekarnik, lodówka, więc no same podstawy, tak? A tak jak widzieliście na początku, tam jest moja szafka z suplami. No może jeszcze raz ją pokażemy. Jest tego trochę. Prepampy, białka, mniejsze. W tamtej szafce, gdzie mam te swoje suche rzeczy, mam więcej tego wszystkiego, tam są niepozaczynane. Tutaj ashwagandy różne, kompleksy witamin, omegi, L-karnityny, które używałem na redu, witamina C, no same podstawy naprawdę, bez frajerwerków. Tutaj akurat stoją witaminy, bo zapominam je brać, więc mam je na wierzchu wyjęte. Co jeszcze? No tutaj szafki, wiadomo. Najlepsza opcja, jedna z lepszych opcji w domu. Co robicie, jeżeli macie brudne ręce, a musicie dojść do śmietnika, tak? To jest najgorsze, co jest, tak? Kroisz tutaj mięso, musisz coś wywalić, masz uwalone ręce, dotykacie tych śmietników, wszyscy, zawsze wszystko jest brudne, później trzeba to sprzątać. A my robimy tak. Kolanko,
i wyjeżdża. Mechanizacja, XXI wiek, proszę Państwa. Kolanko i wyjeżdża. Proszę bardzo. Druga opcja. Mamy uwalone ręce, nie mamy jak zapalić światła. Kroimy tutaj, jest ciemno. Nóżka, akurat to jest słabo widać, LED się zapala, nóżką się gasi, nóżką się zapala LEDa. Będzie potrzebnie widać. No trochę widać zimą. Kurde, wieczorem byłoby lepiej widać na pewno. Ekspres do kawy to jest też jeden z lepszych zakupów w domu, bo espresso podwójne przed treningiem i tak jak teraz do pobudeczki naprawdę jest świetną sprawą. Kuchnię mamy już w sumie załatwioną. Jako, że jest tu mieszkanie w bloku, więc wiadomo, no, zrobiliśmy sobie mieszkanie z otwartą przestrzenią, czyli mamy salon połączony razem z kuchnią. Tutaj jakaś pani przypadkowa przyszła na śniadanie. Sobie jej oczywiście jak zwykle przygląda fejsa. Cześć, Lala. Cześć. Przywitaj się z panami. No co jest? Czytałam o jednej rzeczy, którą przedstawiłeś. Wiola, na co wpływa. Aż w Ugandę? Dobra, nieważne. Słuchajcie. Telewizor, czyli miejsce, gdzie wypoczywamy. Tutaj mamy jeszcze tymczasowe kanapy. Już, pochwalę się, mamy zamówioną, skórzaną, no ale akurat jeszcze nie doszła, więc czekamy sobie na nią. Ale powiem, te kanapy, mimo że one wyglądają, ale są naprawdę wygodne. Ile razy tutaj można było się przespać albo coś ciekawego porobić, to nie będę już wspominał. Nie, naprawdę wygodne. Co? Nimfoman? Nimfomanka jestem. No łazienka, no nie wiem, czy jest sens, powiedzieć, że mamy w domu dwie łazienki, mamy mieszkanie dwupiętrowe. Tutaj łazienka taka, no, gościnna, czyli tylko i wyłącznie do, nie wiem, jakiegoś szybkiego umycia nóg albo rąk i do szybkiego załatwienia się nieciekawego. Mamy jeszcze pokój gościnny, ale niestety nie wprowadzę Was tam, bo tam mieszkał, nocował dzisiaj nasz operator, ale zrobił taki pierdolnik, nie posprzątał, więc nie będę Was tam wprowadzał, bo jest tam po prostu jeszcze nieprzystosowane. Schody na górę i lecimy zobaczyć, co się dzieje na górze. Tutaj ciemnia, zaraz trochę rozpalimy tutaj światłość. Druga łazienka, tutaj powiem szczerze, to jest moja perełka. Uwielbiam przebywać w tym pomieszczeniu, bo po pierwsze jest to pomieszczenie, gdzie mogę sobie usiąść, przemyśleć kilka spraw, nie tylko na... Może zamknę kibel, bo kurczę, trochę brzydko wygląda. Nie tylko na toalecie, ale jeszcze jest fajna kwestia w przygotowaniu prysznica, jaką sobie wymyśliliśmy. A mianowicie to, że ja jako gość, który się przygotowuje często do zawodów, wyciągnąłem wnioski ze swoich przygotowań i zawsze pamiętam, że byłem zmęczony, a przed zawodami trzeba się ogolić. No i co robiliśmy? Ja kładłem się gdzieś tam w wannach, leżałem, wiolka moja mnie goliła i nie miałem siły. To wymyśliliśmy sobie coś, że w tym mieszkaniu będziemy mieli pod prysznicem miejsce do siedzenia. No i tam możecie zobaczyć, tam jest taka miejscóweczka, że można sobie usiąść, ogolić się, umyć nogi, czy tam pachę, nie wiem, czy tyłek, ktoś tam, jak tam kto woli. No i tak to wygląda. Łazienka duża, bo chcieliśmy mieć taką dużą, żeby mieć space. I tyle, no. Lecimy dalej. Pokój córki. Muszę zapytać, czy możemy wejść. Zobaczymy, co robi. Czy możemy wejść z kamerzystą? Nie. Nie możemy, ale wejdziemy, bo ja tu jestem szefem. Tu jest pokój i centrum dowodzenia tej oto pani, pani Amelia. Pani Amelia jak zwykle, co robi? Ma wakacje, to sobie dziarzy na kompie. To jest pokój Amelki, mistrzyni gry w Simsy. Ma chyba z 500 dodatków do tych Simsów. Topi je tam, wiem, że one tam giną u niej. Nieprawda? Nie. No ale coś tam było, że jakiegoś basenie musiała utopić, bo coś tam innego robiła. No i to jest pokój Amelki. Też obniżaliśmy specjalnie sufit, żeby było cieplej w tym pokoju. Tak jak widzicie, jest to mieszkanie z poddaszem, okna typowe veluxy. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy szafkę z moimi zdobyczami z zawodów. Trochę tego jest, no może nie dużo, ale
ale zawsze gdzieś tam startowałem, to coś tam udało mi się przywozić. Więc tutaj sobie zrobiliśmy, żeby to nie stało i się nie kurzyło gdzieś tam w chacie, po jakichś półkach. No to sobie zamówiliśmy. No kupiliśmy po prostu taką witrynkę i w tej witrynce trzymam, ale rok 2018, wiosna, znowu mam nadzieję, że trochę tutaj powiększymy rodzinkę moich pucharów i będzie zajebiście. Dobra, kolejna, no wiadomo, to jest miejsce, gdzie się wypoczywa, czyli sypialnia. Trochę ciemno, może wezmę delikatnie tutaj, otworzę okiennicę, żeby było jaśniej. Tutaj, wiadomo, no tylko śpimy praktycznie. Też mamy telewizor drugi, żeby w domu nie dochodziło do zgrzytów, bo ktoś chce oglądać Dzień Dobry TVN, a ktoś chce oglądać mecz, w tym przypadku ja, więc żeby nie kłócić się, no to mamy dwa telewizory na bogato w domu. No i tyle, no tutaj łóżko, okno, drzwi tam są też, więc jest wszystko, co potrzeba, tak? No, powiem wam tak, no wprowadziliśmy się tutaj stosunkowo niedawno, więc no, są jeszcze rzeczy, gdzie mamy coś tam niewykończone, jak na przykład chociażby tam końcówka garderoby, gdzie brakuje jeszcze szafek, drzwiczek, no jakieś takie pierdoły nam pozostawały. No i po prostu mamy no, taki pierdolnik delikatny jeszcze, ale to z czasem sobie się wykończy. A tutaj jest mój zajebisty wiatraczek, wiecie co z nim robię? Na poddaszu tutaj mamy gorąco, a jest, że teraz lato, no to jest naprawdę gorąco, to ja bez wiatraka praktycznie nie zasypiam. Wstawiam go albo między nogi, albo gdzieś tutaj na ziemi i burczy. Najgorsze jest to, że pani, która siedziała na dole, nie jest entuzjastką tego, że ja burczę tym wiatrakiem cały wieczór, całą noc. No i cały czas weź to wyłącz, weź to wyłącz. Dobra historia. Ostatnio miałem, nie wiem, tam gorączkę, całą noc praktycznie nie spałem. Wiatrak później włączyłem, bo strasznie się spodziewałem od tabletek. Po pierwsze żona wyłączyła, ja godzina piąta przysnąłem na chwilę, budzi mnie, weź nie chrap. Kurwa człowieku, dopiero co się zdrzemnąłem, a ty już mnie budzisz. Mówię, nawet pospać nie można, kurczę, człowiek całą noc się męczył, a tutaj zasiesz na chwilę, to i tak się nie zbudzą. No i taka to robota z kobietami. Dobra, dawajcie tutaj. Tu jest garderoba, tutaj też jest jeszcze niedokończona, bo brakuje szafek, brakuje tych poręczy, no ale jak widzicie, ciuchów trochę jest, szafka Violi, czyli szafka uginająca się praktycznie. Jej komoda dodatkowo, jej tutaj wszystkie rzeczy wiszą na tych stojących badziewiach. Pierdół jest po prostu masakra dużo. Tutaj, no, jak to u mężczyzny, troszeczkę mniej. I praktycznie same tylko ciuchy sportowe. Tutaj praktycznie tylko mam koszulki Real Farmu, żeby wiedzieć, że gdzie ich szukać. Tak mam sobie posegregowane. Tutaj też sportowe, jakieś pandauty. No i w przewadze właśnie wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Ilość getrów, pandauta, którą posiadam, jest zatrważająca. Akurat wszystkie w drugą stronę poszły, ale mam ich naprawdę dużo. Mam chyba z 15 par leginsów. Wiem, że to może brzmieć, kurczę, pedały chodzą w leginsach po siłowni, ale słuchajcie, ktoś ma nogę taką dobrą, to dla niego, na nim takie leginsy wyglądają jak, no dobrze po prostu wyglądają. Na siłowni często jest tak, że ktoś tam przychodzi, gość, który ma w udzie 40 cm, czyli więcej niż, mniej niż ja w bicepsie, i on zakłada leginsy, to wygląda po prostu dla mnie, ja to mówię, że to jest dziecięca pornografia. Dlatego są leginsy i leginsy, i są ludzie, którzy mogą je nosić, którzy powinni je nosić, którzy dobrze wyglądają w takich leginsach, a którzy nie nadają się do noszenia, bo właśnie po takich osobach później jest stereotyp, że te leginsy to wyglądają jak wiecie co. No, no tak jak mówię, Pandaut akurat fajna firma, działam sobie troszeczkę z nimi, mam dużo ciuchów, zresztą pewnie na zdjęciach możecie obserwować często, jak się zmienia moja garderoba. Jedna z moich ulubionych firm, bo jakość tych produktów jest zajebista i uważam, że nie ma w Polsce na razie lepszej firmy, która robi ciuchy sportowe pod kątem sportów siłowych dla sportowców, czyli rash guardy, tank topy, leginsy. No i w zasadzie powiem szczerze, że wszystko robią zajebiste. No i tyle. Tutaj mamy wszystko już chyba zwiedzone. To cóż, no zapraszam Was później na dalszą część mojego dnia. Lecimy. Wytrwałość, odwaga, pewność siebie. To cechy prawdziwego sportowca. To właśnie dla Was tworzymy suplementy.
Real Folk for Real Athletes.